O, czyli zaczynamy. Raz, 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 nagrywamy się, nagrywamy. Co my dzisiaj mamy? Piątek. Cześć, witajcie w piątek. A w dzisiejszym odcinku. Dlaczego kładziemy tak duży nacisk na umowy administracyjne? Kick-off jednego z projektów oraz system do zarządzania magazynem i organizacji pracy w firmie eventowej. Jaką Software House ma przewagę nad freelancerem albo nad własnym działem IT? Cześć, witajcie w poniedziałek. Dawno już nie nagrywałem dla Was po pracy, tylko zawsze to było w drodze do pracy, więc miałem podsumowanie dnia poprzedniego. A dzisiaj wracam w sumie do początków moich nagrań, kiedy to dostajecie podsumowanie danego dnia, czyli co się działo w Software House i co ja jako projekt manager, współwłaściciel robiłem. Większość dnia dzisiejszego zeszła mi na rozliczeniach. Nie wiem dlaczego, zajęły mi one dzisiaj wyjątkowo więcej czasu niż zwykle. Z reguły ogarniam je w ciągu godziny do dwóch. Natomiast dzisiaj, ze względu na dodatkową weryfikację chyba zadań oraz dodatkowe rozmowy z Michałem i Grzegorzem odnośnie aktualizacji stawek u jednego z klientów, no po prostu potrwały one rzeczywiście więcej. Natomiast zanim przejdę do szczegółów rozliczeń, zanim przejdę do ogólnie abonamentów, żebyśmy mogli sobie omówić, po co ta administracja stronami, systemami jest i jak wygląda życie bez niej, to chciałem podzielić się taką ciekawostką, że w piątek na koniec dnia odezwał się do mnie klient, któremu stronę realizowaliśmy, a właściwie zaczynaliśmy realizować rok temu, z prośbą, z informacją, że on by tą stronę chciał w sumie dokończyć, bo ona już jest zainstalowana na serwerze, natomiast chciałby tam powprowadzać jeszcze drobne zmiany i finalnie ją uruchomić. Co jest o tyle ciekawe, że umowa na stronę została podpisana w zeszłym roku w marcu z terminem zakończenia pracy na lipiec, a mamy kwiecień 2024 roku, no więc jak widać, opóźnienia się zdarzają. I co ciekawe, w naszym przypadku najczęściej opóźnienia wynikają z tego, że klient nie dowozi swojej części, nie dowozi tego, co jest na stronę potrzebne, czyli na przykład tekstów albo jakichś tam zdjęć, no a my po prostu czekamy i w tym wypadku czekaliśmy już 9 miesięcy, ale jak widać, w przyrodzie nic nie ginie, więc po prostu zaprosiłem klienta na krótkie spotkanie podsumowujące, tak żebyśmy sobie odświeżyli, na co się zobowiązaliśmy w ramach oferty, co zostało już wykonane, czy są jakieś jeszcze zmiany albo rzeczy do dowiedzenia z naszej strony. No i zakładam, że w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch projekt wystartuje z rocznym opóźnieniem, a jak tylko wystartuje, to oczywiście dam Wam link do strony standardowo w komentarzu, bo już się nauczyłem, żeby dawać Wam linki w opisie pod filmem. Natomiast co z tymi rozliczeniami? Czemu one w ogóle są? Co ja w nich robię i po co są te wszystkie administracje, abonamenty, godziny i tak dalej. To najpierw należy się przyjrzeć temu, jak wygląda realizacja strony albo systemu. Jest tworzony zgodnie ze zleceniem. Klient stwierdza, że wszystko jest ok, sprawdził, przetestował, podpisujemy protokół odbioru, klient płaci ostatnią fakturę, rozliczamy się, no i rozchodzimy się do następnego projektu. Tak wygląda scenariusz tworzenia oprogramowania. Natomiast później są dwie drogi, tak jak w przypadku zakupu samochodu. Albo masz standardową gwarancję, co jest jak najbardziej w porządku dla klientów, którzy nie chcą abonamentów, nie chcą administracji, no to nasze wszystkie systemy, strony, wszystko jest objęte 12-miesięczną gwarancją. Jeżeli coś się dzieje, jakieś rzeczy wychodzą, no to są zgłaszane na zasadzie awarii serwisu. No tak jak w samochodzie, w moim przypadku w Audi, jak coś mi nie grało, to w okresie gwarancji zgłaszałem się, wtedy w serwisie ustalano mi termin, kiedy usterka może być zdiagnozowana, kiedy może być usunięta. Czasami to trwało tydzień, a czasami 2 albo 3 miesiące, jak trzeba było czekać na część. I tak samo jest w projektach IT. Jeżeli wszystko jest ok, chcesz mieć tylko gwarancję, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli coś się z systemem dzieje, ustalamy termin, kiedy możemy się tą sprawą zająć, kiedy możemy daną usterkę zweryfikować, no a później docelowo poprawić. Natomiast jeżeli chcesz swój serwis dalej rozwijać, bo widzisz, że to, co zostało wykonane, jest wykonane, jesteś zadowolony, ale widzisz dalsze możliwości optymalizacji, dalsze możliwości automatyzacji, tworzysz nam zlecenie, słuchajcie, chciałbym jeszcze mieć dodatkowy moduł, w którym będę mógł robić to, to, to i tamto. My takie zadanie sprawdzamy, wyceniamy, no i estymujemy, że na przykład zajmie to, nie wiem, 30, 100 godzin, to nie ma znaczenia. Natomiast nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy w danym miesiącu, tygodniu będziemy mieli space czasowy na wystartowanie tego projektu, czy będzie musiał niestety poczekać kwartał, bo aktualnie mamy takie natężenie zleceń, że po prostu dodatkowych zobowiązań na siebie nie jesteśmy w stanie wziąć. I to jest takie standardowe podejście, gdzie wydaje mi się, każdy wie, na czym stoi, każdy wie, na co się zobowiązał. Natomiast jeżeli komuś zależy na podejściu premium, na naszej dostępności 24 na 7 w przypadku awarii, na gwarantowanych godzinach na rozwój,
no to wtedy wchodzimy właśnie w kwestie związane z administracją, z rozbudową, z abonamentami. Bo co takie abonamenty Tobie jako naszemu potencjalnemu klientowi dają? Po pierwsze, są to czasy reakcji. Czyli jeżeli kiedykolwiek, cokolwiek z serwisem, ze stroną się dzieje, zgłaszasz nam i nie czekasz na moment, kiedy będziemy mieli możliwość zająć się danym zgłoszeniem, tylko mamy wpisane w umowie czasy reakcji, że mamy na przykład 2 godziny na podjęcie działań i 12 godzin na usunięcie usterki albo wskazanie, że nie jest to usterka po naszej stronie, tylko na przykład jest to problem z hostingodawcą. Lub jeżeli tak się umawiamy, to my przejmujemy kontakt z hostingodawcą, no i już tam szukamy rozwiązań we współpracy z opiekunem serwera, z administratorem serwera. Druga rzecz, są to 3 numery awaryjne, do których masz zawsze dostęp. Czyli jeżeli coś się z systemem, ze stroną, z czymkolwiek, co utworzyliśmy, dzieje, nie jest ok, no to masz możliwość nie tylko utworzenia zgłoszenia, no i w sumie czekania, aż coś naprawimy, albo coś się stanie, czy ktoś coś odpowie, ale poza dostępem do systemu zgłoszeniowego dostajesz również 3 numery awaryjne, pod które możesz zadzwonić, jeżeli coś się rzeczywiście dzieje, jest jakaś awaria krytyczna i wymaga ona natychmiastowej uwagi, bo czasami jest tak, że SLA to jest kwestia 2 godzin na reakcję i 12 godzin na usunięcie, natomiast jeżeli masz duży biznes, który w ciągu godziny generuje bardzo duże obroty, no to wiadomo, że nawet na taki przestój nie możesz sobie pozwolić, w związku z tym dostajesz 3 numery kontaktowe z gwarancją, że zawsze ktoś jest dostępny, zawsze ktoś odbierze, poprowadzi temat dalej, tak żeby Ci pomóc, żeby daną usterkę, dany problem, bo to nie jest czasami kwestia usterki, po prostu jak najszybciej rozwiązać. Trzecia zaleta umowy administracyjnej jest to czas, jaki miesięcznie rezerwujemy sobie na rozwój Twojego systemu, tak żebyś był pewien, że w ramach danego miesiąca kalendarzowego będziemy w stanie dowieść uzgodnioną pulę godzin. Zakładasz duży rozwój, zakładasz, że będziesz potrzebował naszego wsparcia w dalszych optymalizacjach, w dalszych automatyzacjach systemu, no to żeby nie czekać na nasze najbliższe wolne okienko, które może być za tydzień, ale równie dobrze może być za 3 miesiące, gwarantujemy Ci, że ten pakiet godzin, który wybrałeś do swojej umowy administracyjnej, on jest zarezerwowany dla Ciebie i tylko czeka tak naprawdę na Twoje zgłoszenia, Twoje zadania, co chcesz, żebyśmy w ramach tego pakietu godzin dla Ciebie zrealizowali. Wymienione przeze mnie 3 przewagi administracji nad ich brakiem, to jest tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i są to tak naprawdę te przewagi, które są kluczowe. Jeżeli wejdziesz na naszą stronę pixlab.pl i na górze klikniesz zakładkę cennik, tam będziesz miał dokładnie rozpisane wszystkie pakiety oraz co każdy z nich zawiera, ponieważ są tam usługi audytowe, są tam usługi bezpieczeństwa, są tam kwestie związane z dostępem do różnego typu specjalistów w zależności od abonamentu, który sobie wybierzesz, a co za tym idzie, masz tak naprawdę dostęp do szerokiego portfolio usług praktycznie od ręki. Tyle z poniedziałkowego podsumowania dnia. Miłego i widzimy się jutro. Cześć, witajcie na podsumowaniu we wtorek. Co tam ciekawego w Software House? Dzisiaj miały miejsce 2 istotne eventy, zagadnienia, tematy. Pierwszym z nich jest to, że ruszamy z pracami nad stroną dla dewelopera, a właściwie 2 stronami dla dewelopera, ponieważ tak się z klientem umówiliśmy, że tworzymy, projektujemy 1 stronę i 1 system, natomiast w drugim kroku powielamy wszystko i delikatnie zmieniamy branding, tak żeby w najbardziej optymalny sposób utworzyć 2 strony z 2 niezależnymi zarządzaniami, jeżeli chodzi o prowadzenie sprzedaży nieruchomości i różnych etapów danej inwestycji, a z drugiej strony, żeby w jakiś sposób mimo wszystko odróżnić 2 firmy, ponieważ będą się zajmowały trochę innymi zagadnieniami deweloperskimi, budowlanymi, jeżeli chodzi o powstawanie nieruchomości. Tak więc dzisiaj do projektu został przypisany zespół deweloperski, grafik, który ma zaprojektować i zrozumieć potrzeby klienta, koder, który ma zakodować to, co grafik zaprojektuje, oraz programista, który ma utworzyć system zarządzania nieruchomościami tak, żeby spełniał on wymagania klienta, a z drugiej strony w tym projekcie akurat programista będzie również pełnił rolę projekt menadżera, który będzie nadzorował przebieg całego przedsięwzięcia. Ogólnie nasza specyfika jest zawsze taka, że dobieramy w zależności od projektu, w zależności od potrzeb projektu, taki zespół deweloperski, żeby on był najbardziej optymalny. Jeżeli ktoś już ma jakieś doświadczenie w tworzeniu pewnego rodzaju stron czy pewnego rodzaju systemów, no to wiadomo, że ta osoba będzie zaangażowana w projekty o podobnym profilu, no tak, żeby z jednej strony podzielić się doświadczeniami również z klientem, który może tych doświadczeń jeszcze nie mieć, a z drugiej strony, żeby po naszej stronie całość procesu przebiegła możliwie płynnie. Co do drugiego tematu, który dzisiaj
wydarzył się w Software House, to dostałem najpierw telefon, a później zapytanie o system do zarządzania magazynem dla firmy eventowej. Najpierw pan zadzwonił, zapytał, czy w ogóle tego typu systemy tworzymy, czy mamy jakieś doświadczenia, jak to wygląda z naszej strony, jeżeli chodzi o development. Po potwierdzeniu tych wszystkich informacji oraz tak naprawdę potwierdzeniu tego, że takie systemy zarządzania magazynem to jest nawet, bym powiedział, jedna z naszych specjalizacji, a nie, że tylko to robimy. No i po takim zapewnieniu otrzymałem od pana maila z krótkim briefem ze specyfikacją projektu oraz prośbą o wskazanie najpierw widełek czasowo-kosztowych, no bo dla mnie jest to oczywiste i bardzo fajnie, że dla pana również, że różnego rodzaju typy systemów, różnego rodzaju systemy można robić zarówno w 3 miesiące, jak i w 30 miesięcy i zarówno w budżecie 30 tysięcy, jak i 300 tysięcy, więc bardzo rozsądnie, że najpierw poprosił o wstępne widełki czasowo-kosztowe, tak żebyśmy mogli zobaczyć, czy łapiemy się na takim samym poziomie zrozumienia całego przedsięwzięcia, a dopiero w kolejnym etapie spotkać się i porozmawiać, jakie są szczegóły, jakie są wymagania firmy co do właśnie prowadzenia całego magazynu i całej organizacji, jeżeli chodzi o logistykę przedmiotów zabieranych przez firmę eventową na różnego rodzaju wyjazdy. W tym wypadku mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów, ponieważ w portfolio mamy tych systemów, powiedziałbym, że już chyba kilkanaście, a takie ostatnie, które tworzyliśmy, to jest właśnie typowy system do zarządzania magazynem dla firmy, która zajmuje się transportem dźwigów, oraz drugim przykładem jest narzędziownia dla jednej z firm przemysłowych, która zajmuje się laserowym cięciem i gięciem metalu. Jak takie systemy magazynowo-logistyczne wyglądają? Z reguły jest to kilka modułów, jest to na pewno moduł itemów, które są na danym magazynie, jest kwestia ich skatalogowania, jest kwestia ich opisania, prowadzenia stanów magazynowych, ustalenia również z klientem, czy mamy śledzić konkretną sztukę danego itemu, czy tylko informacyjnie, że poszedł dany przedmiot na jakąś realizację. No i na tej podstawie projektujemy system, który jest w stanie z jednej strony zaraportować na przykład administratorowi magazynu, jaka osoba ma jakie narzędzia, ma jakie materiały, a z drugiej strony sprawdzić, czy rejestrując kolejne eventy okaże się, że mamy konflikt, że na przykład fotobudek na dany dzień jest potrzebnych 5, a na magazynie są aktualnie 4, co automatycznie zgłasza brak brygadziście magazynierowi, tak żeby z wyprzedzeniem miał czas jeszcze albo domówić tą fotobudkę, albo zorganizować ją w inny sposób, albo uzgodnić z klientem datę przesunięcia danego eventu czy danego wynajmu. No to już nie od nas zależy. Natomiast najważniejsze jest poinformowanie użytkownika, że tu będzie problem, ponieważ na magazynie są 4 rzeczy, jedna wróci w tym terminie, ale potrzebnych jest w sumie 5, więc jednej i tak będzie brakowało, no i trzeba ją albo doprodukować, albo zamówić, co już pozostaje tak naprawdę do decyzji osoby zarządzającej i planującej cały harmonogram eventowy. Z naszej strony na pewno jesteśmy w stanie podzielić się doświadczeniami, które już wypracowaliśmy w innych firmach. Jesteśmy w stanie zaproponować sprawdzone widoki, sprawdzone pomysły, najlepsze praktyki, jakie już wiemy, że sprawdzają się w innych firmach, jeżeli na przykład chodzi o skanowanie numerów seryjnych albo skanowanie kodów kreskowych poszczególnych narzędzi, poszczególnych zużywalnych być może elementów. Tak więc tego typu projekty z naszej strony są zawsze traktowane nie tylko od czystej strony takiej realizacyjnej, ale również od takiej strony doradczej, ponieważ mając naprawdę bardzo wiele branż, od dźwigów po narzędziownie, przez systemy kasowe, po systemy zarządzania składami różnego typu, wiemy, co należy klientowi przygotować, w jaki sposób go poprowadzić i w jaki sposób mu doradzić, tak żeby był zadowolony z funkcjonalnego oprogramowania przez naprawdę długie lata. Natomiast przechodząc do wstępnej oferty i wstępnych szacunków, jakie zostały do klienta wysłane, czas developmentu został określony na 6 do 9 miesięcy, ale z takim zastrzeżeniem, że pierwsze moduły, na których już będzie można pracować, do których już będzie można wprowadzać dane i zarządzać na przykład itemami na magazynie, będą dostępne po około 2 miesiącach, także my będziemy prowadzić dalej prace deweloperskie nad optymalizacją, nad automatyzacją, a użytkownicy będą już mogli pracować na tych modułach i wprowadzać poszczególne dane do systemu. Natomiast kosztowo realizacja takiego projektu została oszacowana na razie bardzo duże widełki od 80 do 120 tysięcy złotych, które zostaną doprecyzowane po spotkaniu już z klientem oraz z naszym team leaderem, który takie projekty prowadził i będzie wiedział, o jakie elementy należy dopytać, jakie istotne są kwestie techniczne, które już na tym początkowym etapie należy klientowi uświadomić, jeżeli chodzi o proces, aby finalnie mogła powstać już wiążąca oferta na realizację systemu, taka, która będzie już później załącznikiem do umowy. Tyle z wtorkowego podsumowania dnia. Ja Wam życzę
słonecznego popołudnia i słonecznej środy i widzimy się jutro, pojutrze, albo być może druga część filmu będzie miała bardziej luźniejszy charakter, ponieważ planuję mieć krótki urlop. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Trzymajcie się, cześć! No i cześć. Dzisiaj dość niestandardowe nagranie z niestandardowego studia, ale takie dni w Software House się również zdarzają, że po prostu Software House w mojej postaci ma urlop. Ale takie są właśnie przewagi Software House'u nad, nie wiem jak to powiedzieć, freelancerami albo pracownikami na etacie, że Software House pracuje nawet jak ja mam urlop. Bo dzisiaj już, a właściwie nawet wczoraj, dostałem informację, że w projekcie OnePage'a pojawiły się poprawki graficzne do zrealizowania, które po prostu są wdrażane. Powstają pod to zadania, powstają pod to zmiany, jest to wszystko konsultowane z klientami. A drugi aspekt jest taki, że na jednym ze spotkań w zeszłym tygodniu padło pytanie, ilu nas jest tak naprawdę w tym software house'ie i co się stanie w momencie, kiedy przestanę być dostępny, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale po prostu nie wiem, gdyby mi się coś stało. No i na tym polega plus wspólników, plus tego, że mamy kompetentnych pracowników, którzy nawet jak mnie przez teraz aktualnie 4-5 dni brakuje, to wszystko idzie swoim torem, wszystko jest zaplanowane, kontakt z klientami jest utrzymywany, ja nawet dostaję powiadomienia o wrzutkach na produkcję różnego typu zmian, dostaję również powiadomienia, gdy któryś serwis przestaje działać, ale wiem, że specjaliści są, monitorują, widzą co się dzieje i odpowiednio reagują. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy twój system będzie bezpieczny, gdyby mi się coś stało, to tak. Mamy od tego specjalistów, mamy od tego procedury i jest to jedna z największych przewag software house'u, bo możesz spać spokojnie, że nie masz pracownika na L4, nie masz pracownika na urlopie, a jeżeli coś pilnie potrzebujesz, to są numery awaryjne, są panele zgłoszeniowe i tak naprawdę wszystko dzieje się nawet wtedy, kiedy mnie tam nie ma. To tyle z dnia dzisiejszego, zobaczymy co przyniesie dzień jutrzejszy. Trzymajcie się, cześć! Co my dzisiaj mamy? Piątek. Cześć, witajcie w piątek. Długo nie trzeba było czekać, a co się okazało, że wczoraj w nocy miała w sumie miejsce właśnie jakaś awaria na pewnym portalu, o której w sumie dowiedziałem się tylko i wyłącznie z dzisiejszych maili, które przyszły od hostingu, który dostał zgłoszenie już od naszych specjalistów, że coś u klienta nie działa. To taki off topic, jeżeli chodzi o to, dlaczego warto płacić abonament, właśnie po to, żeby spać spokojnie, nawet przy najprostszych podstronach, gdzie koszt miesięczny takiego utrzymania naszego monitoringu, dostępności i załatwiania twoich spraw to jest to 500 zł miesięcznie. Oczywiście przy bardziej złożonych stronach jest to odpowiednio więcej, ale i nasza odpowiedzialność jest wtedy większa. Więc jak widzisz, 3 dni urlopu z mojej strony, rzeczy się dzieją niezależnie ode mnie, a nasi klienci są bezpieczni, zaopiekowani i mogą spać spokojnie, albo również podróżować i mieć 3 dni, 3 tygodnie albo 3 miesiące urlopu, zależy kto co lubi. Tyle z dnia dzisiejszego. Tymczasem życzę wam miłego dnia, tygodnia, a ja się muszę szykować do powrotu do naszej pięknej, trochę mniej słonecznej Polski. Trzymajcie się. Cześć. Baby, 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 baby